Witajcie, Edukacja na Maxa z tej strony. Znowu film o Bricy of Anju. Zobaczymy, jak tym razem to wyjdzie. Ostatnim razem była porażka. Niestety. A ja dalej uparcie te E4 próbuję grać. Może mi się kiedyś znudzi. O, partia włoska weszła. Tak, ten ruch chroniący, wiadomo, przed potencjalnym potem gońcem tutaj. Ale to ja w tym momencie po prostu rozwinę sobie skoczka. Zrobię roszadę. Tak jakby troszkę przeciwnik zagrał zbyt szybko. Skoczek związany. Jak zagra hetmanem, to spoko, ja tej pionka dam. Taka pozycja troszkę znana już z partii rosyjskiej, jak widzicie. Przeciwnik widzę usilnie chce. Odzyskać skoczka. Ja nie wiem, czy ja bym chciał mu go dać. Nie, bo po co? Niech cierpi teraz. Niech cierpi. Że dało się nim złapać. Ojej, on teraz rozwija ultra szybko te wszystkie figury. No to czemu ja nie mogę tutaj to skoczkiem iść? Powiedzcie mi. Nie wiadomo czemu. Chyba mogę. Skoczek mi nie ucieknie. Dobra, to teraz trzeba to wymienić już. Starczy tego dobrego. Wziąć sobie tego skoczka jeszcze. Czy jak to woli powinno nastąpić? Zwolnienie blokady i dobranie troszkę liczb. Teraz tak, co? No niech hetman chyba wyjdzie, wydaje mi się. Tutaj takie. Jak wierza się już tutaj takie jakieś groźby nieładne. Zaraz kolejny pionek będzie. Mam przewagę już gońca. Dobra, no to co? Ja to bym chyba wziął. Tak, wziął. Bo czemu nie? Tylko czym? Hetmanem? Czy wieżą? Wieżą chyba wezmę. A, no właśnie. Motyw, który wam pokazywałem w partii czeroskoczków ostatnio. Sam się dałem na niego zrobić. No nic, to w takim bądź razie trzeba tego gońca oddać. I może wieżą jednak się wycofać. Wycofać się? No wycofam się tą wieżą. Tego ten goniec mi niepotrzebnie jest, tak stoi, bez sensu nic nie robi, trzeba bo fajnie byłoby go zaraz do roboty zawsząc. Odzyskał. Strata jest, jestem tylko do przodu jednego pionka. Niestety, albo stety. Ale nie, no to aż się prosi o mata. Jakoś szybko się skończyło. Dobra, przejdźmy do analizy, bo to może być najciekawsze. Cóż tam się zadziało w partii ciekawego? Ciekawe, ktoś komputer mówi, że ten ruch też jest przewaga. W sumie to ciekawe. A chciał. Może chciał zagrać drugiego skoczka i chciał uniknąć obrony dwuskoczka. Chciał uniknąć. Tak, chciał uniknąć Fright Rivera w sumie. Fakt. Teraz dopiero na to wpadłem, że nie chciał Fright Rivera. Tak, tutaj mogłem wymieniać, ale ja. O! Widzicie, ten ruch już był masakrą. Co ja zrobiłem? Ja to zbiłem bez sensu. A powinienem to po prostu brać. Co takiego dzieje się po wzięciu tego? Hmm.
Nie wiadomo co, ale jest przewaga. Taki hardcore już? Ojejku. Poważnie? Gdybym tego nie zobaczył na Stockfishu, to by nie uwierzył, że to jest taka przewaga. Ganianie. Ucieczka. Pozbycie się. Tutaj dylemat egzystencjalny komputera. No tak czy siak to ciekawe tutaj, dał mi koleś przewagę, a ja jej nie chciałem. Co nie zmienia faktu, że dalej mam przewagę. I to był, widzicie, to był jak najbardziej poprawny ruch. O! No i tego to był masakra, to jest to co mówiłem, czyli wieża. Hetman tutaj. Nie zauważyłem, że to jest mat po prostu. A, minął mnie szybszy mat, widzicie. Nie spojrzałem się, zafiksowałem się nad tym, że ten skoczek jest beznadziejny i trzeba go złapać, a tutaj, zwróć uwagę, był mat. A szkoda. No i tutaj nastąpił. Zaraz dziś tutaj nastąpi mój błąd. Cały czas ten mat grozi. Ja wybrałem ruch. Nie taki jest najgorszy, ale... Mogę wstrzymać się, widzicie, mogę się jeszcze spokojnie wstrzymać i potencjalnie potem tego skoczka może obronić. Oddaję przewagę. I po tym ruchu... No, pewnie mogę to zignorować. Ciekawe. No tak, no bo faktycznie ten ruch nie był silny, bo ten hetman tutaj nie mógł być to zbity, ponieważ powiedziałby za darmo hetman. Ojejku, jak cudownie. Ale taki głupi ruch zagrałem. To jest miał fakt, że dalej mam przewagę. No i teraz troszkę oddałem. No i teraz już jest tak, już jest mat. Jak widzicie... Kilka błędów popełniłem, mata przeoczył, ja przeoczyłem, ale w zależności osiągnąłem już pewien poziom znajomości struktur tutaj w debiucie otwartym. Czyli tak mi się wydaje. Dzięki serdecznie za oglądanie, pozdrawiam i do usłyszenia.